Dzień dobry Państwu! Człowieka z Zachodu napędza zysk. Nie jest to twierdzenie w żaden sposób odkrywcze. Po prostu działamy na wyczucie, intuicyjnie, nauczeni historycznie, że poszukiwanie zysku okaże się za każdym razem skuteczne. Działamy zespołowo, w populacji. No i w tym tkwi nasza przewaga. Zysk zawsze się opłaci. Zysk przynosi korzyści społeczne i przynosi korzyści każdemu z nas. I póki co każde działanie, motywowane innymi pobudkami, przegrywa z tym naszym intuicyjnym postrzeganiem. Poprzez zysk. Działanie oparte na intuicyjnym wyczuciu zysku póki co wygrywa z każdym innym. I nie myślę tu tylko o Wall Street i bankierach, ale o całej ludzkiej kulturze z nauką na przodzie. Bez zysku nic nie działa, nawet nauka. Dopiero wprowadzenie do działania kategorii zysku nadaje ludzkiemu działaniu gospodarczy sens i powoduje przypisanie mu siły sprawczej. A jaką rolę spełnia inny człowiek? O tyle, o ile jego istnienie jest uzasadnione, o ile potrafimy go w tym naszym schemacie zyskowności umiejscowić. Inny człowiek pełni tylko rolę przedmiotową, jest jednym z elementów, które do zysku mają doprowadzić. Człowiek zyskuje podmiotowość w kulturze zachodu tylko dlatego, że ta podmiotowość powoduje większe wykorzystanie człowieka w generowaniu zysku. Zysku, ale to nie człowiek, ale zysk za każdym razem stanowi motor naszego działania. Doraźny zysk przyświeca działaniu Amerykanów, ale poza takimi doraźnymi celami Amerykanie pozostają ślepi, jak cała nasza kultura. Ślepi. Mówię o tym nie bez powodu. Dziś będziemy omawiać gospodarkę Karaibów, a w szczególności Haiti. Haiti to jedno z dwóch państw leżących na wyspie Hispanioli. Po stronie zachodniej mamy Haiti, a po stronie wschodniej mamy Dominikanę. Ale sama wyspa. Nazywa się Hispaniola, czasami nazywają ją Haiti. Różne ma te konotacje w ludzkiej historii. Z czym kojarzy się państwu wyspa Hispaniola? No, to tutaj wylądował Krzysztof Kolumb 9 grudnia 1492 roku i włączył tę wyspę do Królestwa Hiszpanii, nadając jej nazwę Hispaniola. Odkrył kolumb Amerykę dla Europy. Zresztą Hispaniola używano różnych nazw, Santo Domingo, San Domingo, ale wyspa już wcześniej, przed kolumbem, była zamieszkana przez Indian z plemienia Tainów, jak większość zresztą Karaibów. Hiszpanie traktowali tych miejscowych Indian jak niewolników, jako darmowe narzędzia pracy. Dla zysku, i spowodowali wyginięcie rdzennej ludności. A na ich miejsce sprowadzali czarnych niewolników z Afryki. No bo jak miejscowi umarli, to ktoś musiał pracować dla zysku. I ci czarnoskórzy szybko stali się dominującą liczebnie grupą ludności. Do roku 1667 cała wyspa znajdowała się pod panowaniem hiszpańskim. A potem w wyniku takiego stopniowego podboju przez korsarzy francuskich w 1697 roku zachodnia część wyspy jako Santo Domingo znalazła się we władaniu Królestwa Francji. No a Francja? A Francja uczyniła Saint-Domingue najbogatszą zamorską kolonię. Uwaga, odpowiedzialną za połowę francuskiego PKB. Na 23 tysiące wolnych kolorowych i 25 tysięcy białych Europejczyków pracowało na, tym, na tej Hispanioli, na tej połowie Hispanioli, aż 700 tysięcy niewolników z zachodniej Afryki. No, co stanowiło prawie 1 trzecia wszystkich niewolników przewożonych do Nowego Świata. Na zachodniej części tej malutkiej Hiszpanii, ona nawet nie jest równa połowie, to jest zdecydowanie mniejsza część, pracowało jedna trzecia niewolników przywożonych z Afryki. No, to się nazywało wręcz produkcja przemysłowa. Taka tam była urodzajność ziemi, tak można było czerpać z tej ziemi. Zresztą darmowymi narzędziami pracy, niewolnikami. Czy tak do końca darmowymi? No nie, przecież koszty, jakie ponosili ci francuscy właściciele, to na, należałoby powiedzieć pożywienie. Ale praw ludzkich ci ludzie nie mieli żadnych. Można ich było zabić bezkarnie. A czy można ich było karać? No jasne, kastracja, proszę Państwa, należała do jednych z form karania. Jak nie chce niewolnik pracować, buntuje się, wykastrować. To była ta francuska metoda. Francuzi na wyspie produkowali wówczas 40% cukru i 60% kawy spożywanej w ówczesnej Europie. Można powiedzieć: wyniki gospodarcze były imponujące, wręcz niewiarygodne. Patrząc na francuską powierzchnię tej wysepki, no trudno w to uwierzyć. Ale choroby tropikalne, głód, okrutne traktowanie powodowały wysoką śmiertelność niewolników. No i tak jak mówiłem, po miejscowych Indianach, Tajnach nie było już śladu. Zastąpili ich napływowi Afrykanie. No i <laughs> razem z tymi Afrykanami, którzy przybyli, wybuchały rewolty. Wielka rewolta przyniosła w końcu tym afrykańskim niewolnikom wolność. Wtedy w 1802 Napoleon Bonaparte ten wolnościowiec, ta wolność, równość, braterstwo na sztandarach, ale wysłał na Saint-Domingue korpus ekspedycyjny. I jak pisał Tadeusz Łepkowski, Polak zresztą, pisał w listopadzie 1803 roku, prawie cała kolonia. Kraj ten dawniej kwitnący była jednym wielkim cmentarzyskiem pełnym popiołów i zgliszcz. Polscy legioniści, których było około 6 tysięcy, w znacznej mierze zdezerterowali, by przyłączyć się do powstańców. W 1804 roku francuski korpus wreszcie opuścił tą wyspę, a 1 stycznia 1804 roku Haiti proklamowało niepodległość. Niepodległość już w 1804 roku. Ale potem powstańcy zaatakowali i zajęli tę hiszpańską, wschodnią część wyspy. I w konsekwencji pozostała hiszpańska część wyspy w okresie 1821-1844 znajdowała się, uwaga, pod tą haitańską okupacją. I dopiero po powstaniu w 1844 proklamowała tak samo ta druga hiszpańska część wyspy swoją niepodległość. Obecnie ta druga część, ta hiszpańska, nazywa się Dominikana, a ta francuska, no to jest Haiti. Tak wyswobodziła się Hiszpaniola spod europejskich kolonistów. Ale czy Haiti było wolne po pokonaniu Napoleona? No niezupełnie. Kolonialne europejskie floty odcięły wyspę od dostaw. A to zepchnęło nowo powstałe państwo na ten skraj społecznej i gospodarczej zapaści, no bo żyli w izolacji. I dopiero po 21 latach tej morskiej blokady Francja wreszcie uznała niepodległość tej swojej dawnej kolonii. Ale zawarty traktat przewidywał, Zapłatę ogromnej sumy 150 milionów ówczesnych franków, no w zamian za to, co Francuzi utracili, za ich własność. Francuzi zażądali odszkodowań i wliczyli do tych odszkodowań setki tysięcy niewolników, które jakoby były ich własnością. A żeby potwierdzić te swoje roszczenia, to 14 francuskich okrętów wycelowało armaty w stolicę kraju. No i ten argument, ta groźba salwy z 528 lów przekonało do zgody na zapłatę tym dawnym panom wysokiej ceny za wolność. Według dzisiejszych cen te 150 wtedy milionów franków to była dzisiaj by kwota 21 miliardów dolarów. Proszę państwa, to była gigantyczna cena za wolność. Za... Za, to, za te urojone przez Francuzów utraty zysków. Ale Haitańczycy musieli to zapłacić, bo żyli cały czas pod, pod groźbą zbombardowania, pod groźbą ostrzału z okrętów. No i Haiti przystało na to, na to porozumienie właśnie pod groźbą armat. I pierwsza transza uiszczona została w roku 1825. Ale ta transza stanowiła pięciokrotność rocznego przychodu Haiti. Spowodowało to konieczność zaciągnięcia kredytu, znowuż we francuskich bankach. I w roku 1880 francuski ba bank Credit Industrial and Commercial założył pierwszy Narodowy Bank Haiti. I już wtedy Francuzi mieli pełną kontrolę nad finansami Haiti. Niby nie rządzili tutaj. Ale skutecznie ściągali haracz od niby wolnych tym razem ludzi. No, narodziło się niewolnictwo pod groźbą armat, ale niewolnictwo już w innej formie w formie tej spłaty kredytów, które zaciągnęli Haitańczycy. Kolejne raty francuskich spłat pochłaniały aż 80% rocznego budżetu Haiti. Ostatnia rata wpłynęła w roku 1888. Państwo, zwróćcie uwagę, ponad pół wieku, dobrze, ponad pół wieku, te raty były płacone. A do tego czasu hajtański rząd wpadł w pętle zadłużenia z tytułu kolejno zaciąganych pożyczek. No i tym razem w amerykańskich instytucjach finansowych. Wierzyciele zamiast po francusku, to już teraz przestawili się na język angielski, no bo teraz byli już Amerykanami. Francuzów w tych kredytach zastąpili Amerykanie. Haitańczycy zmienili tą niewolniczą zależność, bo zależeli od początku od Francuzów, no a potem to już od Amerykanów. Proszę Państwa, taka jest siła pieniądza i ciągnącego się długu te haitańskie wyimaginowane zadłużenie nie przestało nigdy istnieć długi za wolność od francuzów w roku 1915 podczas rewolty zamordowano w haiti urzędującego prezydenta i wówczas w celu ochrony amerykańskich interesów uwaga już interesów prezydent Woodrow Wilson nakazał przeprowadzenie inwazji i po inwazji amerykańskiej Stany Zjednoczone dokonały zmiany konstytucji i przejęły kontrolę nad haitańskimi bankami. Ich kontrolę nad haitańskim skarbcem i handlem oraz administracją. Niby było to nadal Haiti, proszę Państwa, pozornie, bo było to Haiti pod amerykańskim nadzorem. No i ten stan rzeczy trwał 19 lat. 40% budżetu Haiti pochłaniała spłata zadłużenia, tym razem dla Stanów Zjednoczonych. Od roku 1922 ten wyimaginowany dług w całości obsługiwany był przez banki amerykańskie. No i oficjalna spłata znowuż nastąpiła w roku 1947, czyli w ponad 140 lat po zrywie niepodległościowym. No, który wówczas to ten zryw niepodległościowy kosztował życie 350 ludzkich, tysięcy ludzkich istnień. Dopiero w 1947 byli hajdańczycy wolni, ale przecież była to znowuż tylko wolność formalna, tylko wolność na papierze. Później mieliśmy okres zimnej wojny i w okresie zimnej wojny niemal 30 lat krajem rządził ojciec i syn Diwalier. Diwalier polegał w wyborach na ludności wiejskiej, ale Haiti nie miało żadnej tradycji dobrego gospodarowania, a nawet tożsamości narodowej, no bo jakiż to naród napływowych niewolników, który stale jeszcze w dodatku spłacał urojone zadłużenie. No i władza totalna Diwaliera pochłonęła życie kolejnych 60 tysięcy Haitańczyków, żeby ich przysposobić sobie. Bo to tak naprawdę naród, który nie miał żadnych doświadczeń. No i dyktator Duvalier żył za pożyczone od Stanów Zjednoczonych pieniądze. Znowuż pieniądze są pożyczane. I szeroki strumień pieniędzy i sprzętu wojskowego pozwalał elicie władzy na wystawny tryb życia. Pozwalał na wznoszenie kolejnych pałaców i pacyfikowanie wszelkich prób oporu. Za sprawą osławionych tatą Makut, czyli szwadronów śmierci. A wszystko po to, by utrzymać kraj w strefie wpływów amerykańskich. Amerykańskich znaczyło antykomunistycznych. Według Stanów Zjednoczonych tym właśnie usprawiedliwiona była dyktatura Duvaliera i jej poparcie, poparcie Stanów Zjednoczonych dla tej dyktatury. Musiał rządzić dyktator. Żeby Haiti wybroniły się z wpływów komunizmu, ale poziom zadłużenia w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym sięgnął nowych rekordów. Wynosił już wtedy 844 miliony dolarów. I znowuż trzeba było spłacać. I znowuż Haitańczycy mieli to robić, mieli płacić, mieli żyć w nędzy, mieli płacić. Niepodległość nieby uzyskali na początku XIX wieku, ale tak naprawdę to cały czas służą, 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 nie widzieli nigdy wolności. Przychodzi mi na myśl Grecja, która podobno miała historię. Kraj od odzyskania swojej niepodległości w latach XX. XIX wieku stale był zadłużony. Grecja miała długi i te długi były starsze niż cała państwowość Grecji. Długi wobec Londynu, wobec Paryża, wobec Berlina, i został nawet ustanowiony niemiecki król Grecji, niemiecki, który stał na straży spłaty tych długów. Te długi no, nigdy nie zostały spłacone, a w międzyczasie Grecja kilka razy bankrutowała, okazywała się niewypłacalna. Zresztą ta grecka niewypłacalność ciągnie się do dzisiaj. Podobnie jak Haiti. Podobnie jak Haiti. Kim są mieszkańcy Haiti? No, przede wszystkim jest to napływowa, czarna ludność z Afryki. Jest tej ludności aż 95%. No, ta ludność jest wprawdzie żywiołowa i bitna, no, ale bez tradycji, bez tych tradycji narodowych, bez nawyków gospodarowania. Zbieranina, która próbowała się sama upodmiotowić. Ta ludność, która przez całą historię aż do dzisiaj tylko spłacała długi. I spłacała, i spłacała, i spłacała. Nie można powiedzieć, że oni się sami gospodarowali. Oni tylko spłacali. A co najgorsze, to były to długi urojone europejskich kolonialistów, powstałe z racji utraconych przez nich korzyści. Korzyści z darmowej pracy niewolników na plantacjach. Widać, można było tym czarnoskórym wmówić wszystko, nawet urojone długi, a oni te długi takiej dobrej nadziei spłacali, 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 nigdy nie spłacili. Na sąsiedniej Dominikanie dominują Kreole. O, państwo widzicie, taka mieszanka ludności białej i czarnej, ale różnica w poziomie między obydwoma krajami jest bardzo widoczna. Religia, no, religia i w Dominikanie i w Haiti większość stanowią rzymscy katolicy, no przynajmniej oficjalnie. Dużo się mówi o kultach wodu, że podobno rzymski katolicyzm to tylko przykrywka i że praktyki Wudu mają wpływ na kiepską gospodarkę Haiti, <śm> ale nie do końca. Te praktyki wodu występują także na sąsiedniej Dominikanie. I występują także uwaga, w Ganie, Togo, i w Beninie, i w Brazylii i w Luizjanie, jednym ze Stanów Stanów Zjednoczonych i tam żadnego wpływu na gospodarkę nie zaobserwowano. Można zatem te opowieści o wpływie WD na gospodarkę między bajki włożyć. Za stan gospodarki Haiti należałoby obciążyć Francję i Stany Zjednoczone. Pierwszy z tych krajów był kolonialistą, który stworzył fikcyjne zadłużenie Haiti, a drugi kontynuował tę grę, każąc płacić Haitańczykom za coś, czego oni sami nie spowodowali, nie brali w tym udziału, co zostało im narzucone. Nie powinni płacić za wydumane amerykańskie roszczenia. No a z czego dziś żyją mieszkańcy Haiti? Prawie 50% Haitańczyków żyje z pracy w polu. Proszę Państwa, bardzo prymitywnej pracy. 50% ludności pracują przy radle i pługu. Ciężka fizyczna praca. W sąsiedniej Dominikanie z pracy w polu utrzymuje się no, podobny procent ludności jak w Polsce. Kilka procent ludzi. Dominikana się ucywilizowała, ale Haiti wydaje się, że kultywuje te porządki. Te techniki z okresu kolonializmu, bieda, ogromna bieda, tym bardziej dziwna, że dotyczy sąsiadujących na wyspie dwóch państw, Haiti i Dominikany, ale nie poszło z duchem czasu, nie rozwinęło się. Na Haiti powstała dosyć znana instytucja Madan Saran. Madan Saran to kobieta, która bierze to, co mężczyzna uprawił na polu i wyhodował na polu, i niesie na głowie na miejscowy targ, gdzie te płody rolne próbuje sprzedać. Madan Saran to taki tragarz, marketingowiec i sprzedawca w jednym. Podczas tych swoich wędrówek Madan Saran narażony jest na napad, grabież, gwałt. No, ale, ale tak naprawdę on nie ma innego wyjścia. Te kobiety często łączą się w grupy dla bezpieczeństwa, bo na Haiti prawa już niemal nie ma. Każdy żyje dla siebie, więc kobiety muszą się chronić, bo kobiety są tam stale w niebezpieczeństwie. Mogą stracić nawet życie. Na Haiti nie ma prawa, nie jest przestrzegane. Ale czy to państwo w ogóle jakoś funkcjonuje? Proszę Państwa, umiejących czytać i pisać jest zaledwie 60%. 60%! Na sąsiedniej Dominikanie jest tych piśmiennych już 95%. Tylko na Haiti nie dają sobie rady z tym czytaniem, z pisaniem. Tylko Haiti jest tym chorym, ułomnym dzieckiem. Powiedziałbym z dwojga bliźniaków tylko jedno jest chore. Dominikana w miarę dobrze wszędzie. Haiti. Jest wiecznie chory. Ale to na Haiti spadały te wszystkie obciążenia. Ale to Haiti zawsze było dłużne. Popatrzmy na inne wskaźniki. Oczekiwana długość życia, 63,7 lat. No, bardzo krótko tam się żyje. Ale na będącej na tej samej wyspie Dominikanie, już jest 74,20 lat. Tam w sąsiedniej Dominikanie ludzie żyją średnio ponad 10 lat dłużej. Wystarczy przekroczyć granicę na wyspie, żeby mieć podarowane dodatkowe 10 lat życia. Ciekawe, prawda? Śmiertelność matek po urodzeniu dziecka. Na Haiti ta śmiertelność matek po urodzeniu dziecka wynosi 350 na 100 tysięcy urodzeń. I daje to Haiti jedno z końcowych miejsc na świecie. Znowuż, jak przekroczymy granicę, to na sąsiedniej Dominikanie jest tylko 107 śmierci na 100 tysięcy urodzeń. I miejsce 68 w rankingu światowym. <laughs> Te dwa sąsiadujące kraje dzielą ogromne różnice w poziomie życia. A to tylko jedna wyspa, aż trudno uwierzyć. Śmiertelność dzieci. No, na tysiąc urodzeń. Haiti na miejscu 24 na świecie umiera 57 dzieci na tysiąc, a Dominikana na miejscu 32. I umiera w Dominikanie 55 dzieci. Różnica niby niewielka, no ale jest. W każdej takiej kategorii, którą omawiamy. Dominikana jest wyraźnie lepsza. Choć dzieli te oba kraje jedynie umowna granica państwowa, a leżą na tej samej wyspie. No i dzieli te kraje ta przeszłość związana z długami, które od Haiti zawsze były egzekwowane. Do tej pory. To nie dzieli. Ale chciałbym trochę miejsca poświęcić populacji. Proszę popatrzeć, Haiti liczy sobie 11,7 miliona mieszkańców, a Dominikana też bardzo podobnie, bo 11,3 miliona mieszkańców. Jak popatrzymy na wzrosty liczby mieszkańców, to widzimy, że dokonują się one tak na jednej i na drugim kraju systematycznie i ponadstandardowo. W okresie 1960-2023 ludność Dominikany wzrosła o, państwo tu widzicie, o 244%. A ludność Haiti o 201%. No to jest sporo więcej ponad średnią światową, która wynosi dla tego okresu 165%. Na wyspach karaibskich ten wzrost wyniósł aż 84%. No ale jest to mniej niż Haiti i na Haiti i Dominikanie. Warto zwrócić uwagę przy okazji na Stany Zjednoczone, które znowu mają wzrost 85%, ale już Unia Europejska tylko 26%. Widać różnicę między Stanami i Europą. I Polska widzimy 24%. To pokazuje tę erupcję populacji świata, jak ona niepostrzeżenie następowała już po II wojnie światowej, a do naszej świadomości dotarła dopiero ostatnio. Dopiero ostatnio widzimy, że cały świat rozwija się przede wszystkim ludnościowo. Proszę popatrzeć na populację wysp Turks i Kaikon, czyli tych rajów wakacyjnych i podatkowych. Tam liczba ludności wzrosła ponad 7 razy. Kajmany, także raj wakacyjny i centrum finansowe, raj dla bogaczy. Też ludność bardzo wzrosła. Dalej, Bahamy, te same role. Sporo z tych wysp, tych Wysp Karaibskich, to raje wakacyjne i podatkowe. I tam ludność szybko wzrasta. Tu już pokazuje wzrost liczby ludności w okresie 2023-1990. I znowuż królują te. Raje wakacyjne i podatkowe Wyspy Turks i Kajkos i Kajmany i Bahamy, a Haiti i Dominikana mają też wzrosty ponadstandardowe w skali świata. Widzimy, o na przykład, Unia Europejska tylko niecałe 7% wzrostu, a Polska już na minusie minus 3,7%. Nas ubywa. Proszę zwrócić uwagę na Puerto Rico. Od 1990 mu było tam prawie 10% ludności no, najwięcej. Co się stało? Emigracja do Stanów Zjednoczonych. Puerto Rico nie ma jakiegoś szczególnego statusu raju podatkowego, ale jednocześnie jego mieszkańcy mogą się bez ograniczeń osiedlać w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Puerto Rico organizowali nawet kilkakrotnie referenda, w których opowiadali się za przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych. No ale jak widać, przyłączeni nigdy nie zostali. Za to mogą się osiedlać w Stanach Zjednoczonych, i ta ludność stale do, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych wędruje. I wreszcie ostatnie zmiany. Okres 2008-2023. Z Puerto Rico to już widać tę masową emigrację do Stanów Zjednoczonych. Aż 15% ludności uciekło. Wyspę Caicos przybyło 68% mieszkańców. Kajmany przybyło. 36% mieszkańców. Bahamy przybyło 13,7%, a na całych Karaibach przybyło 12,3%. Pokazuję te liczby, żeby porównać je z naszą częścią świata, z Unią Europejską. Widać ogromną dynamikę wzrostu. Przy tej naszej europejskiej stagnacji, a nawet przy naszym demograficznym cofaniu się, ludzie wędrują tam, gdzie mają wieczne wakacje i raje podatkowe. No, albo tam, gdzie mogą zarobić. A Haiti. No, o Haiti wydaje się, że Bogi ludzie zapomnieli, bo nikt nie chce spłacać długów, których spłacić się zwyczajnie nie da. Lepiej pogrążyć się w chaosie, niż stale pracować na obcych, jak niewolnicy. Hajtańczyków wielu się rodzi, państwo to widzicie, ale też wielu wyjeżdża, szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Według sondażu z lat 2005-2006 aż 67% Haitańczyków wyemigrowałoby, państwo sobie zdajecie sprawę, gdyby mogli. A 2 miliony ludzi pochodzenia haitańskiego mieszka już w Stanach Zjednoczonych, z których 60% jest urodzonych już tam na miejscu. Cztery piąte obywateli wykształconych na Haiti mieszka poza Haiti. Wykształceni nie mieszkają już na tej wyspie. Dlaczego? No, bo na Haiti nie mają szans na rozwój. Na Haiti została tylko ta ostatnia biedota. W dniu 11 stycznia 2018 roku, Washington Post informował, że w dyskusji na temat ochrony imigrantów z Haiti, Salwadoru i krajów afrykańskich prezydent Donald Trump miał powiedzieć: Uwaga, dlaczego przyjeżdżają tu ci wszyscy ludzie z tych gównianych krajów? Trump zaprzeczał, ale niesmak pozostał. Dla Amerykanów Haiti to tylko jeden z tych gównianych krajów. Gówniany kraj Haiti. Jak sobie radzi współczesna Haiti? Jak nie trudno się domyśleć, gospodarka Haiti to, no to samo dno. Haiti należy do najbliższych sąsiadów Stanów Zjednoczonych, a mimo to, podobnie jak Kuba, traktowana jest obco. Haiti jest strategicznie ważny dla Stanów Zjednoczonych, no ale jest zadłużony. I Haiti może stanowić przeciwwagę dla wpływów komunistycznych czy socjalistycznych na Kubie. I Haiti jest ważne ze względu na szlaki narkotykowe, ważne dla kontroli tych szlaków. I Haiti jest ważne ze względu na silną diasporę haitańską w Stanach Zjednoczonych. I wreszcie, no chyba najważniejsze, <laughs> proszę Państwa, według sondażu Galupa, Haitańczycy aprobują przywództwo amerykańskie na świecie. Aż 79% Haitańczyków aprobuje amerykańskie przywództwo. A tylko 10% sprzeciwia się temu. Wszystkie względy przemawiają za amerykańskim wsparciem dla Haitańczyków, bo Haitańczycy uznają to przywództwo amerykańskie. No, uznają pomimo, że Stany Zjednoczone zawsze wykorzystywały swoją przewagę, domagały się spłaty długów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Andrew Jackson sugerował aneksję nawet tej wyspy. A US Navy wysłała statki na Haiti 19 razy w latach 1857-1913. Ale potem od 1915 do 1934 amerykańscy marines zajmowali Haiti, zajęli ją. W ogóle nie liczyli się z jakimkolwiek interesem Haiti. Jeszcze przed tą okupacją wojsko Stanów Zjednoczonych przejęło kontrolę nad haitańskimi bankami. W wyniku okupacji Stanów Zjednoczonych wpłynęły one na rząd haitański, aby uchylił przepis konstytucji, który zakazywał cudzoziemcom posiadania ziemi na Haiti. Amerykańska okupacja dramatycznie odcisnęła się na gospodarce tego narodu i na jego niezależności. Ostatecznie Haitańczycy zjednoczyli się, na ile potrafili, w oporze przeciwko tej okupacji. Stanów Zjednoczonych. No i siły amerykańskie musiały opuścić Haiti w 1934 roku. Ale dalej istniały te urojone długi amerykańskie. Dalej istniały. Potem w latach 1957-1971, kiedy dyktator François Duvalier rządził Haiti, Stany Zjednoczone tolerowały go i wspierały ten jego reżim. Dlaczego? No, bo był on antykomunistyczny i był przeciwwagą wobec tej komunistycznej Kuby. Kiedy zmarł Duvalier, jego syn przejął i utrzymał wiele zasad swojego ojca, też z poparciem Stanów Zjednoczonych. To Haiti nigdy nie może prowadzić swojej polityki w sposób niezależny. Oni są krajem wasalnym. Oni zależą zawsze od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie. Administracja Reagana zmusiła tego baby-doka do odejścia w 1986 roku. Ale kiedy potem powstała represyjna dyktatura wojskowa, no znowuż Stany Zjednoczone zawiesiły pomoc dla Haiti. Potem administracja Busha zablokowała tą pomoc. W 1993 administracja Clintona zaczęła blokadę gospodarczą, no która jeszcze bardziej zubożyła kraj. W 1994 Stany Zjednoczone interweniowały militarnie, żeby przywrócić prezydenta Aristida do władzy. No ale <laughs> Stany Zjednoczone interweniowały, ale Aristid był skorumpowany i ostatecznie został wygnany. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów mieszania się Stanów Zjednoczonych do Haiti było bez Liku. Haiti nie jest krajem niezależnym. A sytuacja z każdą interwencją pogarszała się. Pogarszała, pogarszała, pogarszała. No za każdym razem. Proszę Państwa, dzisiaj Haiti jest na dnie. Dzisiaj tam już nie ma co czerpać. W roku 2011 Wikileaks ujawniło informację, że administracja Obamy walczyła o utrzymanie haitańskich płac. Uwaga, na poziomie 31 centów za godzinę. Rząd Haiti uchwalił ustawę podnoszącą płacę minimalną do 61 centów za godzinę. Powtarzam, 61 centów. A Stany Zjednoczone chciały odwrotnie. 62 centy za godzinę to było o wiele, o wiele, o wiele za dużo dla Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, taką haniebną grę prowadzą stale Stany Zjednoczone względem Haiti. Ale mimo tej gry Haitańczycy są przyjaźnie nastawieni do Stanów Zjednoczonych. No, oni są przyjaźni. Tyle że w zamian są rozgrywani stosownie do tych partykularnych interesów Stanów Zjednoczonych. Haiti taki no, gówniany kraj, przynajmniej według Amerykanów. Jak wygląda gospodarka Haiti? No w realnym PKB per capita, czyli tym, powiedzmy, umownym dobrobycie miejsce 157 na świecie. Czyli tacy prawie ostatni z ostatnich. Ale za to są jednymi z najbliższych sąsiadów Stanów Zjednoczonych. Mają zaledwie 14% średniej światowej tego realnego dobrobytu. Nam się wydawało, że kiedy my Polacy zbliżaliśmy się do poziomu średniej światowej, no to już był koniec świata. To już Polska niżej nie mogła upaść. A oni na Haiti mają zaledwie 14% tego poziomu. Ich świat wyprzedził, zostawił w tyle. Haiti jest poniżej poziomu Azji Południowej, czyli Indii, Pakistanu, Bangladeszu. Są poniżej poziomu Palestyny. Są nawet niżej niż poziom Afryki subsaharyjskiej. No, proszę Państwa, to jest dno dna. Ale Haiti jest jednym z najbliższych sąsiadów Stanów Zjednoczonych i bardzo pozytywnie do Stanów Zjednoczonych nastawionym. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że Haiti nie ma żadnych wzrostów. Oni się stale gospodarczo staczają. Wzrostu od roku 1990. No widzimy, Polska 8 razy wzrosła. Karaiby średnio 4,4 razy. Świat 4,1 razy. Stany Zjednoczone 3,4 razy. Unia Europejska 4 razy. A Haiti, no Haiti tylko 49%. Pół raza. Kraj zapomniany przez Boga i ludzi. Choć leży tuż. Na skraju Stanów Zjednoczonych, tuż pod ich bokiem. I pała do nich miłością. Serio. Nominalne PKB per capita. Haiti, miejsce 147 na świecie. Czyli obrazowo ceny mają wyższe niż oferowany standard. W tym PKB per capita nominalnym są na poziomie Afryki subsaharyjskiej. No, powiedzielibyśmy. Proszę Państwa, czy można być poniżej poziomu Afryki subsaharyjskiej. No, właściwie się nie da. Eksport. Trudno mówić o eksporcie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, zdecydowanie więcej importują, niż eksportują. Po drugie, w eksporcie na mieszkańca są na miejscu 209 na 220 sklasyfikowanych krajów, a w imporcie na miejscu 147 na 220 sklasyfikowanych krajów. Popatrzmy, co ci hajtańczycy eksportują. Proszę popatrzeć, w zasadzie wyłącznie dzianiny. Tak jakby ci ludzie nic nie potrafili. Właściwie to robią kobiety, to, to, to szycie. Dają tym kobietom proste maszyny do szycia i hajtanki mogą się wykazać pracą swoich sprawnych rąk. No i nic ponadto. A dokąd eksportują? No proszę zobaczyć, tylko do Stanów Zjednoczonych. Pokazuję te dane z pewnym przerażeniem, bo nie widzę dla tego kraju absolutnie żadnej przyszłości. Nawet ostatnio eksport do Stanów Zjednoczonych maleje, no bo... Pewnie Stany Zjednoczone znalazły tańszego dostawcę dzianin. Perspektywy dla Haiti się zamykają. Coraz mniej ma Haiti do zaoferowania, szczególnie, że poza Stanami Zjednoczonymi nie mają innych odbiorców dla swoich dzianin. Państwo to widzicie. No i oczywiście Haiti ma ujemny bilans handlowy i bardzo małe inwestycje zagraniczne. I i i. I moglibyśmy te wszystkie nieszczęścia mnożyć i mnożyć i mnożyć. Wszystkie zło i niedostatki zgromadziły się w tym jednym kraju, który niestety kocha Stany Zjednoczone. Ale znowuż niestety bez wzajemności. Dla Stanów Zjednoczonych to tylko jeden z tych gównianych krajów. Jeden z najbliższych sąsiadów, ale taki gówniany sąsiad. Z czego ten gówniany sąsiad żyje, Proszę Państwa, Haitańczycy wyjeżdżają do pracy do Stanów Zjednoczonych. Przelewy zagraniczne z zagranicy to prawie 23% gospodarki, to prawie 23% produktu krajowego brutto. Nie mają żadnej gospodarki u siebie. Nikt nie chce u nich inwestować. Nawet minimalna płaca to 61 centów za godzinę, to była dla Stanów Zjednoczonych o połowę za wysoka. Z Haiti wszyscy wyjeżdżają za chlebem. Cztery piąte, którzy mają wykształcenie, żyje poza Haiti. Choć tam w Stanach Zjednoczonych nazywają ich gównianym krajem. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ich poczucie szczęśliwości. Proszę Państwa, nie ma szczęścia na Haiti. Miejsce jedno z ostatnich na świecie, pokazuję je. Bo na dobrą sprawę, czy mogło być inaczej, czy może być inaczej, to jest kraj głęboko nieszczęśliwy. Zaczęliśmy nasz wykład od przypomnienia historii. To na Hispanioli, czyli dzisiejszej Haiti, wylądował Krzysztof Kolumb podczas swojej pierwszej podróży Ameryki. To tutaj, na tej części. Zachodniej Francja wytwarzała bardzo dużą część swojego PKB na plantacjach Haiti. Rolnictwo było obfite i gospodarka kwitła. A dziś, dziś nawet żywność Haiti importuje na własne potrzeby, bo nie jest w stanie się wyżywić. A potem było Haiti drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, który uzyskał niepodległość. I Haiti z tej niepodległości było bardzo dumne. Tyle, że popadło w uzależnienie od Francji, od wyimaginowanych długów Francji. Okręty francuskie pilnowały spłat dla Francji. A potem przejęte zostało Haiti przez Stany Zjednoczone i znowuż musiało płacić horrendalne sumy. Nawet uległość i miłość do Stanów Zjednoczonych nie pomogła. Haiti za każdym razem jest rozgrywane jak dziecko. Może nawet dziecko z niedorozwojem, dziecko łomne, dziecko niechciane. Dzisiaj w Haiti jest stan wyjątkowy: grasują liczne gangi. Tylko w okresie od stycznia do maja dokonano 3000 morderstw. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dzieje się to za cichą aprobatą Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, które mają interesy w Korei Północnej, i na Ukrainie, i na Bliskim Wschodzie, i na Tajwanie, i w wielu dziwnych miejscach na świecie, nie potrafią zadbać o przyjazne im kraje z najbliższego obejścia. I Haiti pozostaje niechciany. Dlaczego? Pozostawiam Państwa z tym pytaniem i z tą refleksją. Dziękuję bardzo za uwagę.